Marsz szlakiem Bolesława III Krzywoustego był jednym z głównych motywów propagandowych towarzyszących Wojsku Polskiemu na wschodzie. Nabrał on zdecydowanie na znaczeniu w momencie reaktywacji Wojska Polskiego po manifestie PKWN 22 lipca 1944 roku. Wraz z ideą powrotu do macierzy tzw. ziem odzyskanych, czyli Pomorza i Dolnego Śląska, naciskano na historie związane z chwalebną przeszłością polskiego oręża. Przypomnijmy, że to właśnie Bolesław Krzywousty w XII wieku zdobył Kołobrzeg i to właśnie on idealnie nadawał się jako bohater i główny motyw działań, które stoczyć miała pierwsza Armia Wojska Polskiego. Formacja ta, która ramię w ramię przemierzała szlak bojowy z Armią Czerwoną, 17 stycznia 1945 roku wkroczyła do zrujnowanej Warszawy. W kolejnych dniach i tygodniach przemieściła się przez Bydgoszcz w kierunku dawnej polsko-niemieckiej granicy. Walki na Wale Pomorskim należały do najbardziej krwawych w dziejach I Armii Wojska Polskiego i najbardziej krwawych w dziejach oręża naszego rodzimego w ogóle. Ponadto przed żołnierzami generała Stanisława Popławskiego stanęła twierdza Kołobrzeska, twierdza, której Rosjanie nie zdołali zdobyć z marszu, twierdza, która, jak miało się okazać, była tym samym dla żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, czym bitwa o Monte Cassino dla żołnierzy II Korpusu Polskiego, czy powstanie warszawskie dla Armii Krajowej. Walki o Kołobrzeg z udziałem Polaków rozpoczęły się 6 marca 1945 roku, ale przygotowanie do oblężenia i przemieszczenie pododdziałów, które weszły do działań nad Parsentą, trwało kilka dni wcześniej. To właśnie Kołobrzeg stał się jednym z tych punktów, w których żołnierze polscy mieli zapłacić wielką daninę krwi o przyłączenie Pomorza do Polski. Na początku lutego 1945 roku siły koalicji antyhitlerowskiej na froncie wschodnim zdołały przy dużych stratach przełamać umocnienia wału pomorskiego. Nad nacierającymi w kierunku Odry i Berlina oddziałami radzieckimi znalazł się potężny nawis pomorski, w którym broniła się resztka grupy Armii Wisła, przeznaczonej pierwotnie do osłony jednostek cofających się na zachód na terenie Pomorza i Wielkopolski. Te oddziały miały zostać wyeliminowane od mniej więcej połowy lutego aż do początku marca, żeby pierwszy front białoruski mógł spokojnie prowadzić ofensywę w kierunku stolicy III Rzeszy. Zadanie to wyznaczono lewemu skrzydłu II Frontu Białoruskiego i prawemu skrzydłu I Frontu Białoruskiego. Obie te formacje, raczej pododdziały wyznaczone do zniszczenia sił niemieckich na Pomorzu, spotkać się miały mniej więcej w rejonie Kołobrzegu i Koszalina. To tutaj przebiegała linia rozgraniczająca strefy operacyjne obu frontów i to tutaj zakończyć się miała ostatecznie, oczywiście zwycięstwem dla strony radziecko-polskiej, konfrontacja z Niemcami na Pomorzu. W składzie I Frontu Białoruskiego nacierała I Armia Wojska Polskiego, sformowana 29 lipca 1944 roku. W tamtym momencie, w lutym 1945 roku, nikt nie przypuszczał, że Polakom będzie dane zapłacić wielką daninę krwi, zdobywając miasto, które z punktu widzenia radzieckiego nie miało większego znaczenia strategicznego. Dla Niemców Kołobrzeg był ważnym, bo dużym punktem przerzutowym, a także, zwłaszcza po 30 stycznia 1945 roku, miał gigantyczne znaczenie propagandowe. To właśnie tego dnia Niemcy obejrzeli po raz pierwszy monumentalne dzieło Waita Harlana pod tytułem Kolberg, opowiadające o obronie Kołobrzegu przed Napoleonem w roku 1807. Od tamtego momentu było wiadomo, że w stronę ujścia Parsenty zwracają się oczy niemal wszystkich obywateli III Rzeszy. 1 października 1944 roku w Kołobrzegu zaczęto reglamentować chleb. To był pierwszy sygnał, że zbliża się front. Oczywiście w tamtym czasie nikt jeszcze ani radzieckich, ani polskich jednostek nie widział nawet na horyzoncie, bo to był czas, w którym koalicja antyhitlerowska na froncie wschodnim przekraczała dopiero przedwojenną granicę Niemiec w Prusach Wschodnich. 28 października 1944 roku po raz pierwszy usłyszano w Kołobrzegu, że miasto może stać się celem uderzenia nieprzyjaciół. Ale to też jeszcze było bardzo, bardzo dużo czasu od momentu rozpoczęcia bitwy. 1 listopada 1944 roku do Kołobrzegu dotarła informacja, jakoby Oberkommando des Heeres, czyli Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych III Rzeszy,
miało wyznaczyć Kołobrzeg jako jedną z twierdz. Twierdzy z jednej strony tytularnych. Musimy pamiętać, że miasto broniło się wielokrotnie, a ta obrona z roku 1807 przed Wielką Armią Napoleona przeszła do historii nie tylko Niemiec, ale również Europy. Ale także zamierzano wykorzystać system starych umocnień, niezlikwidowanych po latach 70. XIX wieku. Ostatecznie 28 listopada 1944 roku Kołobrzeg ogłoszono twierdzą. Rozpoczęto mobilizację przede wszystkim lokalnych pododdziałów, a oprócz stałego garnizonu miasta przez większą część II wojny światowej, znajdującego się daleko na zapleczu frontu, znajdowali się tutaj również żołnierze urlopowani bądź przybywający w szpitalach. Również tak jak w całych Niemczech zaczęto tworzyć bataliony Volkssturmu, czyli pospolitego ruszenia, w którego skład mieli zgłosić się wszyscy mężczyźni od rocznika 1894 do rocznika 1928, którzy do tej pory nie brali udziału w wysiłku zbrojnym III Rzeszy. Pierwszym komendantem niemieckiej twierdzy Kołobrzeg w schyłkowym okresie II wojny światowej był major Paul Hermann. Schorowany oficer, który od samego początku popadł w konflikt z przywództwem NSDAP, które rezydowało w Kołobrzegu, przywództwem okręgowym. Anton Geriec, który jako Kreisleiter kierował całością działań politycznych w regionie, był niezadowolony z tempa przygotowań twierdzy do obrony. To samo zgłaszał do sztabu w Berlinie Marine SA Standartenführer Erhard Pfeiffer, który został skierowany z ramienia przede wszystkim jednostek pospolitego ruszenia do Kołobrzegu, aby nadzorować formowanie się oddziałów alarmowych, bo to właśnie tego rodzaju formacje miały stawić opór nieprzyjacielowi. 26 stycznia 1945 roku w koszarach Schilla, nieistniejących dzisiaj zabudowaniach w rejonie ulicy Wąskiej, ulokował się pierwszy sztab twierdzy. 20 lutego zdjęto ze stanowiska majora Hermana. Czasowo zastąpił go pułkownik Troszel, który do tej pory odpowiadał za całość wojsk inżynieryjnych, które przygotowywały Kołobrzeg do obrony. Ostatecznie 1 marca 1945 roku, na 3 dni przed rozpoczęciem bitwy, komendantem mianowano pułkownika Fritza Fulride. I to on przeszedł do historii walk jako ten, który miał bronić Kołobrzegu za wszelką cenę. Należy pamiętać, że ogłoszenie miasta twierdzą poza aspektem militarnym miało także bardzo wymowny aspekt polityczny i społeczny. Miasto miało bronić się do ostatniej kropli krwi, a dowódca nie miał prawa złożyć broni, chyba że zdecydował o tym sam Adolf Hitler. Historia Kołobrzegu pokazała, że można było zrobić to inaczej, a Fritz Fulride, ryzykując utratę nie tylko stanowiska, ale nawet życia, zdecydował się nie tylko poddać miasto, ale również opuścić twierdzę. Planując obronę Kołobrzegu, komendantura twierdzy postanowiła maksymalnie wykorzystać właściwości naturalne, przede wszystkim terenów, które znajdowały się na podejściu do miasta. Z jednej strony Kołobrzeg oparty o Bałtyk pozwalał na udzielenie wsparcia wojskom lądowym ze strony Kriegsmarine, co zresztą wydarzyło się niemal od początku funkcjonowania twierdzy i rozpoczęcia bitwy 4 marca. Morze także umożliwiało szeroką ewakuację, z której skorzystali nie tylko żołnierze, ale przede wszystkim ludność cywilna, a tej dodatkowo poza mieszkańcami było około 25 tysięcy. Byli to uchodźcy ze wschodu, a także uchodźcy z innych części Pomorza. Pierwotny plan obrony twierdzy Kołobrzeg zakładał ustanowienie dwóch linii. Pierwsza przebiegać miała kilkanaście kilometrów od miasta. Rozpoczynała się od jeziora Resko na zachodzie przez Gościno aż do Tymienia. Według tych założeń druga, mniej więcej 5 kilometrów od Kołobrzegu, miała być tą ostateczną linią, na której załamie się natarcie nieprzyjaciela. Analizując siły i środki, jakie otrzymali oficerowie dowodzący obroną Festung Kolberg, trzeba było ten plan brutalnie zweryfikować. Od tego momentu, mniej więcej od stycznia 1945 roku, kiedy na Pomorzu ogłoszono alarm Gneisenau, czyli mobilizację całości sił i środków do walki z nieprzyjacielem podchodzącym od wschodu i południa, trzy linie obrony, nie dwie, a trzy, przebiegały już w obrębie miasta. Pierwsza zaczynała się na przedmieściach, druga oparta o linię starych fortów miała ubezpieczać przede wszystkim port, no a trzecia znajdowała się w samym porcie, który zresztą posiadał odrębne dowództwo z racji swojego znaczenia. Niemcy zmobilizowali do walki wszystkich możliwych mężczyzn, jacy znajdowali się na terenie miasta, a także włączali do
zakładu twierdzy aż do jej zamknięcia 8 marca 1945 roku w całkowitym okrążeniu żołnierzy, którzy znajdowali się w okolicy. Dziś szacuje się, że garnizon Festung Kolberg dysponował około 10 tysiącami żołnierzy, z czego mniej więcej 700 było członkami Volkssturmu. Obronę Kołobrzegu oparto o 3 odcinki, które były obsadzone przez zróżnicowane jednostki bojowe Sił Zbrojnych III Rzeszy. Wschodni odcinek, oznaczony kryptonimem Leibjäger, został obsadzony przez żołnierzy wojsk lądowych, bo to właśnie z tego kierunku, z kierunku koszalińskiego, spodziewano się natarcia nieprzyjaciela. Odcinek środkowy Indigo był przyporządkowany spieszonym marynarzom Kriegsmarine oraz pododdziałom Sił Powietrznych Luftwaffe. Zachodni odcinek, który miał być absolutną rezerwą i nie był brany pod uwagę w planie długotrwałej obrony, oznaczony jako dziadek do orzechów, czyli Nussknacker, został obsadzony przez żołnierzy pospolitego ruszenia Volkssturmu. Tuż przed rozpoczęciem bitwy z niewyjaśnionych powodów jeden z batalionów pospolitego ruszenia skierowano do Złocieńca. Druga kompania Volkssturmu w ostatnich dniach lutego powędrowała do Ustronia Morskiego, ale sztab twierdzy zorientował się, że wysunięcie niedoszkolonych żołnierzy, w zasadzie cywilów uzbrojonych jedynie w ręczne środki przeciwpancerne, nie jest najlepszym pomysłem w obronie przedpola, dlatego ta kompania powróciła w obręb twierdzy i wzięła udział w działaniach na odcinku zachodnim. Należy dziś zweryfikować pogląd, jakoby Kołobrzegu broniły jednostki doborowe armii niemieckiej. Ta opinia powielana była w latach 70. i 80. Nie jest to prawdą. Te formacje, które broniły Festung Kolberg, były formacjami improwizowanymi, tworzonymi ad hoc, najczęściej z niedobitków jednostek, które wycofywały się w stronę Kołobrzegu. Niemniej jednak od 8 do 10 tysięcy Niemców postawiło dwutygodniowy opór. 4 marca 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła do Koszalina. Tego dnia czołgi 45. Brygady Pancernej Gwardii wchodzące w skład 1. Armii Pancernej generała Michała Katukowa pojawiły się na przedmieściach Kołobrzegu. Formalnie rozpoczęła się bitwa, która trwać miała kolejne 14 dni. Rosjanie nie mieli planu zdobywania Kołobrzegu. Doszli do wniosku, że miasto nie będzie bronione, a czołgi dosłownie rozjadą tych, którzy będą chcieli postawić zdecydowany opór. Okazało się, że to, co wydarzyło się w ciągu pierwszych 48 godzin bitwy, było dla Rosjan na tyle niekorzystne, że zdecydowano się wymienić pododdziały Armii Czerwonej na jednostki polskie. Podobnie jak radziecki sojusznik, pierwsza Armia Wojska Polskiego, dowodzona w tym czasie przez generała Stanisława Popławskiego, nie posiadała żadnego planu zdobywania Kołobrzegu. Tego planu nie było, ponieważ nikt nie zakładał, że będzie on konieczny. Zadanie zajęcia miasta, i to kluczowe sformułowanie, zajęcia, nie zdobywania, powierzono sztabowi 6. Dywizji Piechoty dowodzonej przez generała Gennadija Szejpaka. 6. Dywizja Piechoty miała wejść do miasta od strony południowo-zachodniej, dotrzeć do portu i dosłownie zawiesić biało-czerwoną flagę na nawet nie ruinach, a obiektach ufortyfikowanych koło brzegu. Ciekawostką do dziś nierozwiązaną, a także jednym z powodów, dla których w pierwszych dniach bitwy Polacy ponieśli dość duże straty, był brak kontaktu sztabu generała Szejpaka ze sztabem 45. Brygady Pancernej Gwardii Nikołaja Murgunowa. Było wiadomo, że Niemcy będą się bronić. Czołgi radzieckie dojechały do kanału Drzewnego i zostały zatrzymane przez łowców czołgów uzbrojonych w ręczne środki przeciwpancerne. Było wiadomo, że garnizon został przygotowany do walki, a miasto podzielone na sektory będzie trzeba zdobywać. Tej wiedzy generał Szejpak nie posiadał. 6. Dywizja Piechoty wykonała klasyczne uderzenie, które dziś nazywa się rozpoznaniem bojem. Przy dużych stratach musiała się cofnąć. Zaplanowano wejście do miasta od strony południowo-zachodniej, przede wszystkim ulicą Trzebiatowską wprost w kierunku portu. Jak się miało okazać, na przejście triumfalne Polaków przez Kołobrzeg czekano jeszcze 12 dni. O tym, w jaki sposób wyglądali żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego podczas walk o Kołobrzeg w marcu 1945 roku, dowiadujemy się przede wszystkim z bogatego materiału zdjęciowego. W zasobach Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu znajduje się ponad 250 fotografii wykonanych przez Józefa Rybickiego, fotokronikarza 4. Dywizji Piechoty. Uwiecznił on towarzyszy broni na różnych etapach bitwy o miasto. Dzięki temu wiemy, że przeciętny piechur 1. Armii Wojska Polskiego, czy raczej grupy bojowej generała Marka Karakoza, która była skierowana do tego, żeby zdobyć Kołobrzeg,
nosił na sobie przede wszystkim płaszcz tak zwanego typu polskiego, dzisiaj często nazywany wzór 43, nawiązujący krojem do wzorców przedwojennych. Ale to, co było bardzo charakterystyczne i co pojawia się najczęściej we wspomnieniach weteranów, to nakrycie głowy. Realia walk miejskich nakazują nosić hełm, który oczywiście nie chroni przed postrzałem bezpośrednim, ale w przypadku, kiedy z góry sypią się elementy konstrukcyjne bądź wokół pojawiają się odłamki, może uratować życie. Żołnierze Wojska Polskiego po pierwsze nie chcą być pomyleni z Rosjanami, po drugie jako element szybkiej identyfikacji między pododdziałami własnymi zamiast hełmów często występowali wyłącznie w czapkach polowych wzór 43, czyli tak zwanych rogatywkach. To bez wątpienia jeden z najbardziej charakterystycznych elementów ubioru wojskowego pierwszej i drugiej armii w latach 1943-1945. Ekwipunek piechurów, zwłaszcza członków grup bojowych, które zdobywały śródmieście czy walczyły w porcie, zredukowany był do niezbędnego minimum. W zasadzie składał się wyłącznie z pasa głównego. Amunicję przenoszono w kieszeniach. Jeśli ładownice pojawiały się, to były to głównie ładownice niemieckie. Podstawowym rodzajem uzbrojenia używanym w polskich grupach szturmowych w czasie walk o Kołobrzeg były pistolety maszynowe. Wykorzystywano przede wszystkim radzieckiej konstrukcji pistolety PPS wzór 1941 zasilane amunicją kalibru 7,62 mm, ale także, co potwierdzają wspomnienia uczestników, nie stroniono od zdobycznej broni niemieckiej. Wynikało to z faktu, że zwłaszcza w końcowej fazie bitwy o wiele łatwiej było pozyskać amunicję na nieprzyjacielu niż otrzymać ją z własnych uzupełnień. Grupy szturmowe uczestniczące w działaniach bojowych stawiały przede wszystkim na walkę na bliskim kontakcie, dlatego tego rodzaju broń była niemalże wskazana. Największym mankamentem wśród żołnierzy I Armii Wojska Polskiego od początku funkcjonowania tej formacji było obuwie. Ten problem pojawiał się przede wszystkim w 6. Dywizji Piechoty, najbardziej niedoposażonej i, jak mawiano, najbiedniejszej formacji I Armii Wojska Polskiego. Dlatego piechurzy uczestniczący w działaniach o Kołobrzeg, co potwierdza materiał zdjęciowy, występowali zarówno w obuwiu radzieckim, jak i amerykańskim, niemieckim, a nawet cywilnym, co pojawiało się w szeregach pododdziałów generała Szejpaka zdecydowanie najbardziej powszechnie.